Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie, Muzeum oraz Centrum Informacji Turystycznej ogłosili wspólny konkurs, który polega na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 16 pytań dotyczących historii Ostródy. Tak naprawdę chodzi nam o to, ażeby nakłonić, namówić mieszkańców naszego miasta do aktywnego poznawania historii tej dawnej i tej współczesnej naszego miasta, ale też do odwiedzania biblioteki, muzeum oraz punktu informacji turystycznej, która przy realizacji tego konkursu jest naszym partnerem bardzo aktywnym. Każdy, kto chce wziąć udział w konkursie, będzie musiał odebrać kupon konkursowy. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma pieczątkę. Na część pytań odpowiedzi można znaleźć na stronie internetowej biblioteki. Większość trzeba jednak wyszukać w zamku lub w publikacjach książkowych. Nie obejdzie się też bez wizyty na ulicy Sienkiewicza w Ostródzie, gdzie znajduje się rozwiązanie na jedno z pytań. To właśnie tu możecie Państwo zdobyć odpowiedzi na pytania konkursowe. Nie musicie Państwo wiedzieć wszystkiego. Chodzi o to, ażeby te informacje zdobyć sięgając do źródeł, do materiałów. Konkurs oprócz zachęcenia mieszkańców Ostródy do poznania historii swojego miasta, ma również przybliżyć funkcjonowanie trzech instytucji organizujących akcję. Do 15 maja, do zamknięcia biblioteki, urna na pytania stoi w wypożyczalni na zamku i do tego momentu można zdobywać pieczątki, ponieważ na każdym kuponie konkursowym znajdują się pytania oraz pieczątki, które trzeba uzyskać w trzech instytucjach. Organizatorzy konkursu oprócz wiedzy, którą mogą zdobyć uczestnicy zabawy na temat Ostródy, przewidzieli oczywiście nagrody ufundowane przez trzy instytucje i burmistrza miasta Ostróda. Wygrane zostaną rozlosowane podczas nocy muzeum 16 maja na zamku w Ostródzie.